Dzień dobry, witamy wszystkich. Mariusz Wesołowski i Wojciech Kulas. Prosimy wszystkich o powstanie. Baczność. Szanowni Państwo, 83. rocznica rozformowania 110. Zapasowego Pułku Ułanów, która miała miejsce 28 września 1939 roku, to bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie, które w naszej gminie przy współpracy ze stowarzyszeniami Skolna, Grabowa, Ostrołęki zasługuje na upamiętnienie. Szanowni Państwo, 28 września 1939 roku to bardzo trudny czasokres trwania II wojny światowej. To jest ten moment, kiedy pada Warszawa, kiedy jesteśmy zaatakowani przez Niemców i jesteśmy zaatakowani przez drugiego sąsiada, Rosję. Wyobrażam sobie, jak bardzo trudna była to decyzja, którą podjął dowódca 110. Zapasowego Pułku Ułanów, pułkownik Jerzy Dąbrowski, który biorąc pod uwagę tą sytuację, powiedziałbym, beznadziejną, jeśli chodzi o jakikolwiek sukces prowadzenia przez Polskę Polaków działań militarnych, a jednak podejmuje decyzję o rozformowaniu, ale nie decyzję o przejściu do cywila. Oddział został podzielony na trzy części. Pierwszy pod dowództwem Dąbrowskiego, drugi pod dowództwem Hubala i trzeci pod dowództwem Bilińskiego. Oni mieli zamiar kontynuować walkę. Szanowni Państwo, w tej sytuacji decydowali się na to, aby do końca być wiernym przysiędze żołnierskiej, żeby do końca być wiernym temu, czego zobowiązywali się państwu polskiemu. To jest przejaw największej próby patriotyzmu. Dlatego z dumą organizujemy te uroczystości po to, aby to wydarzenie i te decyzje były przez nas pamiętane i upamiętniane. Z potrzeby miłości ojczyzny, wspominania historii trudnej, zawiłej, to tym bardziej takie okazje, moi drodzy, nas jednoczą. Przybywamy tu, w to miejsce, przy tych pomnikach, bo czujemy się Polakami kochającymi ojczyznę, bo chcemy pamiętać o tej trudnej historii, która doprowadziła nasz naród do wolności. Jesteśmy wolni, niepodlegli. Chcemy być ludźmi, którzy kochają swoją ojczyznę i którzy sławią imię swojej ojczyzny na całym świecie.
Za chwilę nastąpi złożenie kwiatów. Na początku kwiaty złoży wójt gminy Kolno, pan Józef Bogdan Wiśniewski wraz z radnymi Rady Gminy Kolno. Zapraszam. Kwiaty złoży pani Monika Stefańska w imieniu Kazimierza Gwiazdowskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kwiaty złoży pan Juliusz Jakimowicz w imieniu wicemarszałka województwa podlaskiego, pana Marka Olbrysia. Kwiaty i znicze złożą pan Tadeusz Klama, starosta Koleński, pan Tomasz Sielawa, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie i pan Marek Komosiński, zastępca komendanta powiatowego Policji w Kolnie. Kwiaty złożą wójtowie gminy Mały Płock, gminy Turoś, gminy Drabowo oraz zastępca burmistrza Stawisk. Kwiaty i znicze złożą podpułkownik Adam Olszewski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży, pani Pola Marcinkiewicz, 15 Batalion Saperski w Orzyszu oraz pan Waldemar Witkiewicz, Nadleśnictwo Łomża. Kwiaty złożą przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, koło Pisz. Znicze złożą przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kolnie na czele z panem Ireneuszem Mieczkowskim. Znicz złożą przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, oddział w Małym Płocku na czele z panem Janem Zielińskim. Kwiaty i znicze złożą przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Janowie. Kwiaty złożą przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Zabielu. Kwiaty i znicze złożą dyrektorzy szkół podstawowych gminy Kolno. Znicze złożą dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Kolno. Znicz złoży koło gospodyń wiejskich w Janowie. Kwiaty złożą przedstawiciele rodziny Haliny Karłowicz. Dziękujemy wszystkim za złożenie kwiatów i zniczy. Prosimy o uwagę. Przed nami utwór Śpi, kolego.